Witam Państwa w kolejnym moim filmie. Dzisiaj przesyłka prosto z Chin i zaczynamy rozpakowanie. Zobaczymy, co i w jakim stanie nam dotarło. Jeszcze jedna warstwa folii. No i mamy piękne urządzenie Gas Station, no troszeczkę dziwna nazwa. Ma to być szybka ładowarka, raz, dwa, trzy, siedmioportowa, z trybem Quick Charge, wyświetlaczem parametrów ładowania, moc 100 W. Zobaczmy, co mamy w środku. Instrukcja obsługi. Później się w nią zagłębimy. Ładnie zapakowane. No, jest nasza ładowareczka. No, wygląda całkiem solidnie. Jak na produkt chiński. Tryby pracy. Ten Gas Station to naprawdę fajna nazwa. Trzy złącza Quick Charge 3 i cztery złącza USB 5V 2,4 A. A tu zapewne kabel zasilający. Biały w komplecie. Więc podłączmy do zasilania. Zobaczymy, czy nam się uruchomi. Ładowarka ruszyła. Niestety wyświetlacz jest słabiutko widoczny. Nawet nie mogę tego pokazać. Ledwo co widać. Zbyt jasny on nie jest. Przełącznikiem mogę tylko powiedzieć, że przełączamy. Pokazane jest napięcie na porcie, prąd i energia w watogodzinach. No i zaraz obejrzymy instrukcję, zobaczę, co w niej ciekawego jest i przejdziemy do praktycznych testów. Zobaczymy, jak to urządzenie się w praktyce sprawuje. Jestem już po przeczytaniu instrukcji. Podane tylko maksymalne prądy, jakie na konkretnym porcie można uzyskać. Tu widzimy standardowe Quick Charge, czyli 5, 9 i 12. Moc maksymalna 100 W, port USB 2,4 A. Z tego, co jeszcze podane jest w instrukcji, zabezpieczenie wyłączy nam tą ładowarkę w momencie, kiedy przekroczymy totalny pobór prądu, czyli 20 A. Skoro ma 100 W, jest to 20 A. No, dosyć duży pobór. Nie mam chyba nawet w tej chwili tyle obciążeń, żeby to przetestować. Złożyliśmy taki zestawik testowy, jak widać tutaj. Mamy podłączony na porcie Quick Charge miernik napięcia i prądu. Mamy sztuczne obciążenie, tak zwane, czyli rezystorowe, do jednego z portów USB podpiętych. Mamy podpiętą ładowarkę indukcyjną na inny port Quick Charge i na jeden port USB mamy podłączone regulowane obciążenie elektroniczne. I zaczniemy od takiej prostej sprawy, czyli po prostu obciążymy sam jeden port USB prądem. Zobaczymy, co będzie się działo. Chciałem pokazywać wskazania tego amperomierza, ale zobaczymy, może się uda. Niestety, mówię, jest on bardzo ciemny, ten wskaźnik. Niewiele na nim widać. No, no może coś tam widzimy. Jestem na porcie chyba tym właśnie, zaraz zobaczymy. Tak. Mamy tu wskazania i już pierwsza rzecz. Tutaj widzimy 1,3 A. Tutaj 1,06. To urządzenie pokazuje w miarę dobrze. No ale zwiększmy obciążenie. 1,9 A. Tu 2,1. Czyli już widzimy, że wskazania tego amperomierza są zawyżone, nie są dokładne.
Więc tak, nie możemy się na nich opierać. Czyli już jeden mankament tutaj widzimy. Licznik watogodzin zaczął chodzić. Jak jest dokładny, trudno powiedzieć. Trzeba by zrobić test co najmniej godzinny, byśmy widzieli, jakiego wskazania są prawdziwe. No zwiększmy prąd. Podane było, że te złącza USB do 2,4 A. No to idziemy. 3 ampery, 4 ampery, wskaźnik zgasł, 4,5, cały czas widzimy, że zawyża, no 5 amperów, czyli widzimy, nie ma ograniczenia prądowego na tych wyjściach. No 5 amperów dla złącza USB to już jest dosyć dużo, więc wyłączyłem to obciążenie, czyli nam się nie pokazało tutaj nic. Prawdopodobnie mógłbym tak ciągnąć do 20 amper, ale nie chcę tutaj popalić styków. Także no taka ciekawostka, że nie mamy żadnego zabezpieczenia z tego by wynikało. Dobrze, zróbmy test kolejny, obciążymy kilka wyjść jednocześnie. Zobaczymy jak się będzie sprawować. Dwa quick charge będą chodziły. Dobrze, podłączmy pod jedno złącze telefon. No. Wskoczyło 1,4 A, 12 W, czyli to jest maksymalny tryb ładowania w tym telefonie, czyli port Quick Charge 1 działa. Na pierwszym wejściu pokazało nam 9 V, 1,6 A, no, czyli widzimy, że około 0,3-0,4 A jest różnicy we wskazaniu. Położymy teraz telefon na ładowarce indukcyjnej. No, coś nie załapało, pewnie nie w tym miejscu. Już się ładowanie włączyło. Port trzeci, 1,6, o, skacze jeszcze, tak, ładowanie ruszyło, pokazuje nam obciążenie 9 V, 1 A na tym wskaźniku, czyli chodzi. Teraz obciążmy złącze USB trzecie, w tej chwili pokazuje 5,2, 3 A, na innych tu się widzę nic nie zmieniło, czyli działa, no i obciążmy jeszcze czwarte wyjście jakimś prądem rzędu 2 ampery, 2,5 ampera. No i też pokazało 2,9, czyli dużo więcej niż tutaj mamy. Czyli wskazania, tak jak mówiłem, amperomierza w urządzeniu są nie do końca prawdziwe. Na razie wszystko chodzi. Możemy sobie poprzełączać. Nie pokażę tego, no bo trudno. Przy tym ujęciu kamery musiałbym zmienić jej lokalizację. Także na tą chwilę tutaj zostawię już tak jak jest. I patrzmy tak. Pierwsze złącze 9 V, 1,6 A, drugie, trzecie A, czyli fajnie działa, przełącza tylko pomiędzy obciążonymi wyjściami, czyli nie musimy klikać po każdych, tylko przeskakuje nam po tych, które są akurat obciążone. No, bardzo ciekawa funkcja. Pierwsze złącze 9 V, 1,6 A, drugie, czyli trzecie, 9 V, 1,5 A, kolejne 2,9, no mamy 2,5 i kolejne z rezystorami 3 ampery, no tu się już grzeją, bardzo gorące są. No i urządzenie daje sobie radę, czyli to jest na plus. Niebawem będę robił film z inną ładowarką innej firmy, gdzie ta funkcjonalność taka jak w tym urządzeniu nie będzie zachowana. Więc na tą chwilę, po tych paru minutach testów, no widzimy, że urządzenie pracuje i na pewno kilka telefonów możemy równolegle ładować. No maksymalnie 8 w zależności od obciążenia. 3 porty Quick Charge zapewne będą działały tak jak trzeba. Porty USB też. No tak jak mówię, mankament, że nie mamy zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego. Być może jest jakieś zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Na razie nie będę testował, bo być może ją bym uszkodził. Zostaniemy tylko przy tych testach. Dobrze, wyłączmy po kolei, bo już tutaj smród mamy od ciepła. Podłączamy. Chwilę chodziła ładowarka, specjalnie się nie zagrzała, oj, sparzyłem się, no mówię. Nazwa nieadekwatna, nie jest to gas station, czyli stacja benzynowa, no ale to Chińczyk pisał, Chińczyk wymyślił. 8 portów, 3 quick charge, 1 port PD, 4 porty USB, wyświetlacz. Dosyć słabo widoczny, aczkolwiek na żywo jest lepiej troszkę niż tutaj w kamerze. Ze względu pewnie na oświetlenie. Informacje jeszcze raz. Total power 100.
i to co widzimy, output DC 5V 96A 2,4 na port. No i prawdopodobnie to jest tak, że właśnie te 9A byśmy pociągnęli nawet z jednego. Nie ma tutaj ograniczenia. Quick Charge 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5 i port PD 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5, czyli 18W na każdym z portów. Certyfikaty CE, FCC, miejmy nadzieję, że prawdziwe. Także urządzenie ogólnie prezentuje się całkiem fajnie. Pierwsze testy pokazały, że się sprawdza, czyli to co było jego zadaniem, czyli ładowanie kilku urządzeń naraz, jest tu zachowane. Obciążalności są dosyć duże. Spadków napięć na wyjściach nie ma. Czyli ogólnie produkt, można powiedzieć, na naciąganą czwórkę ze względu właśnie na brak zabezpieczenia i źle działający amperomierz. Przy tej cenie około 100 zł myślę, że nic lepszego nie znajdziemy. Także jak ktoś coś takiego potrzebuje, to myślę, że znalazł rozwiązanie. To tyle w tym krótkim teście i prezentacji. Niebawem będą kolejne z innymi urządzeniami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania kolejnych filmów na kanale APKV Blog.